Cześć, ja nazywam się Albert Borowiecki, a to jest kanał poświęcony modzie męskiej. W dzisiejszym odcinku poruszymy kwestię koszul, a dokładnie opowiem Wam o 5 podstawowych modelach koszul, które powinny znaleźć się w każdej męskiej garderobie. Zaczynamy! Na moim kanale są już 2 materiały, w których opowiadam o podstawowych rzeczach, które powinny znaleźć się w każdej męskiej garderobie. W dzisiejszym odcinku, tak jak już na wstępie wspomniałem, zajmiemy się jednym z podpunktów, który znalazł się w tych materiałach, a mianowicie podejmiemy temat koszul. Koszule możemy podzielić na te casualowe, codzienne, dobierane stricte do konkretnego stylu czy też okazji, i koszule oficjalne, formalne, uniwersalne, pasujące zarówno do zestawów klasycznych, garniturowych, jak i zestawów smart casualowych, a nawet do zestawów casualowych codziennych. Pierwszą pozycją na mojej liście obowiązkowych koszul, które powinny znaleźć się w naszej męskiej szafie, jest biała klasyczna koszula z kołnierzykiem włoskim. Ten typ kołnierzyka pasuje niemalże do każdego owalu twarzy, czy też do każdej sylwetki. Koszulę z kołnierzykiem włoskim możemy nosić zarówno z, jak i bez krawata. Taką białą koszulę założycie zarówno do zestawów oficjalnych, garniturowych, z klasycznym bordowym bądź też granatowym krawatem, jak i do zestawów mniej oficjalnych, smart casualowych, z marynarką, bez krawata. Taką białą koszulę jak najbardziej również możecie nosić latem z jeansami, z podwiniętym rękawem. Jeśli chodzi o rodzaj materiału, z której taka koszula jest wykonana, w tym wypadku oczywiście powinna być to czysta bawełna, może też to być bawełna z domieszką elastanu, dzięki temu możecie postawić na dopasowany krój. W ten sposób taka koszula też nie będzie w żaden sposób krępować Waszych ruchów, mimo dobrego dopasowania. Jeśli chodzi o splot bawełny, w tym wypadku może być to zarówno twill, jak i bawełna typu popelina. Alternatywą dla białej koszuli jest koszula w kolorze błękitnym. Taka błękitna koszula jak najbardziej może być stosowana zarówno do zestawów biznesowych, smart casualowych, jak i zestawów casualowych. Warto jednak pamiętać, że takiej błękitnej koszuli nie możemy założyć do zestawów wieczorowych, czy też zestawów formalnych, oficjalnych. Jest to mniej oficjalna koszula, jest to alternatywa dla koszuli białej, natomiast błękitna koszula nigdy w całości nie zastąpi nam białej klasycznej koszuli z kołnierzykiem włoskim. Trzecią pozycją na naszej koszulowej liście jest koszula w kratę. Może to być koszula w kratę wiszy, bądź też koszula w taką kratę, jaką mam dzisiaj na sobie. Wybierając taką koszulę w kratę, musimy pamiętać, że nie zakładamy jej do zestawów oficjalnych, wieczorowych. Jest to koszula casualowa, świetnie wygląda w zestawach smart casualowych, czy też zestawach garniturowych, mniej oficjalnych. Wybierając taką koszulę, możemy ją nosić zarówno do zestawów z jeansami, bądź też z zestawów z shortami latem. Warto również pamiętać, że jeśli chcemy taką koszulę połączyć z marynarką w kratę, krata na koszuli i krata na marynarce nie powinna mieć tych samych wymiarów, gdyż będzie ona się nam zlewać. Jeśli chodzi o kolor kraty, czy też sam wariant kolorystyczny, tutaj może to być koszula w kratę w kolorze błękitnym, bądź też koszula w kratę w kolorze różowym, czerwonym, zielonym. Wszystko w zależności od tego, od okazji, na którą taką koszulę będziecie nosić, czy też od Waszych upodobań kolorystycznych. Czwartą pozycją na naszej koszulowej liście jest koszula w prążek. W zależności od tego, czy potrzebujecie koszuli w prążek bardziej oficjalnej, czy też koszuli casualowej w prążek, prążek, czy też rodzaj materiału, z którego taka koszula jest uszyta, będzie się różnił. Jeśli to ma być koszula w prążek oficjalna, biznesowa, prążek na koszuli powinien mieć subtelniejszy kolor,
który nie będzie się aż tak mocno rzucał w oczy, bądź też będzie stanowił świetne tło dla waszego krawata. Natomiast w przypadku koszul casualowych w prążek może mieć on kolor wyrazisty, może to być prążek w kolorze czerwonym, bordowym, zielonym. Wszystko również zależy od waszych upodobań. Taka koszula casualowa latem może być jak najbardziej wykonana z lnu, czy też mieszanki lnu i bawełny. Jeśli chodzi o kołnierzyk koszul w prążek, tutaj taka koszula może mieć zarówno kołnierzyk włoski, jak i kołnierzyk typu button down. Kołnierzyki typu button down latem świetnie wyglądają bez krawata, w zestawach z shortami czy spodniami z lnu, natomiast kołnierzyki włoskie świetnie wyglądają w zestawach garniturowych pod krawatem. Ostatnim modelem koszuli na mojej liście jest biała koszula na spinki, skrytą listwą guzikową i włoskim kołnierzykiem. Jest to typowo koszula pod muchę, noszona do zestawów oficjalnych wieczorowych ze smokingiem, jak i do zestawów bardziej oficjalnych, formalnych, garniturowych. Jeśli chodzi o tą koszulę, nie jest to koszula pierwszej potrzeby, stąd też znalazła się na piątym miejscu. Niemniej jednak, jak już wspomniałem, żadna sytuacja nie może nas zaskoczyć i dobrze skomponowana garderoba jest przygotowana na każdą okazję, stąd też jest to obowiązkowa pozycja na mojej liście obowiązkowych koszul w każdej męskiej garderobie. Jeśli chodzi o tę koszulę, jeśli szukacie koszuli typowo do smokingu, zamiast tradycyjnej krytej listwy guzikowej mogą być tam umieszczone guziki jubilerskie. W tym wypadku koszula z guzikami jubilerskimi na listwie guzikowej jest bardziej oficjalna i stosowana jest tylko i wyłącznie do smokingów. Nie powinno zakładać się jej do tradycyjnych garniturów, nawet tych oficjalnych, formalnych. W tym odcinku to by było na tyle. Jeśli macie jakieś dodatkowe pytania do mnie, oczywiście możecie zadawać je w komentarzach pod tym filmem. Oczywiście nie zapomnijcie o subskrybowaniu mojego kanału i o łapkach w górę. Dzięki temu będziemy poprawiać zasięgi filmom, które umieszczam na moim kanale. W ten sposób obejrzy je zdecydowanie większa liczba osób. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!